jestem w Łęce na ulicy Przelotowej. Wjeżdżam teraz w odcinek kręty, gdzie mamy co najmniej dwa niebezpieczne zakręty. I za tymi niebezpiecznymi zakrętami mamy chyba jedno z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w Dąbrowie, na terenie Dąbrowy Górniczej. Skrzyżowanie właśnie ulicy Przelotowej z ulicą Białej Przemszy i z ulicą Łaskową. Tutaj kolejne, jak widzimy, zakręty, tak więc nieco wolniej, tak żeby nas nie wyrzuciło. Oto właśnie to skrzyżowanie. Ja przez skrzyżowanie pojadę prosto. Tutaj niestety tylko znak ustąp pierwszeństwa. Ustępujemy oczywiście pojazdom z prawej oraz pojazdom z lewej. Pojazdy jadące ulicą Łaskową tutaj potrafią rozwijać dość duże prędkości. I to jest problem tego miejsca, dlatego też mówię, że jest to miejsce jedno chyba z najniebezpieczniejszych. Ulica Łaskowa to jest fragment drogi wojewódzkiej 790 prowadzącej od Ogrodzieńca przez Niegowonicę. Tutaj fajnie tak z górki się rozpędza i sobie drogą z pierwszeństwem z dość dużą prędkością wielu kierujących jeździ. I dojeżdżam do skrzyżowania ulicą Białej Przemszy. Od tej strony już mamy znak stop. Oczywiście to, że ja mam stop, sprzeciwka tylko ustąp, to nie zmienia pomiędzy nami w żaden sposób zależności. Te znaki względem siebie są równorzędne, czyli ja muszę ustąpić pojazdowi sprzeciwka. Ponadto oczywiście ustępuję pojazdom z prawej, z lewej strony. Oczywiście widząc pojazdy na ulicy Łaskowej, staram się ocenić prędkość, tak aby nie wymusić pierwszeństwa, bowiem te wymuszenia to jest tutaj tak naprawdę plaga i przyczyna tego, że skrzyżowanie ma opinię skrzyżowania bardzo niebezpiecznego. Osobiście mam nadzieję, że kiedyś w tym miejscu powstanie rondo.